Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. A co my tutaj mamy w bakach? To jest ostatnia gruszka w tym roku. Zostawiona, zapomniana. Używa się dwóch nazw. Tutaj funkcjonuje sztofpir, czyli można powiedzieć gruszka kurzowa, jakby to tak na nasze tłumaczyć, oraz Hizel Wildemann. Napiszę wam dokładnie te nazwy, bo znając życie to niewłaściwie to wypowiadam. To jest bardzo mała gruszka, możecie sobie porównać do wielkości dłoni. Nie polecam jej jeść, jej się nie je, natomiast z niej są, ona jest po prostu gotowana i w ten sposób spożywana. Tutaj w Holandii jest to po prostu przysmak, jest dosyć popularną gruszką. Nie mam pojęcia, jaki jest polski odpowiednik. Podejrzewam, że bardziej ta druga nazwa będzie używana. Ewentualnie jak ktoś ma masady, możecie napisać, jeżeli macie tą gruszkę, pod jaką nazwą ona funkcjonuje w Polsce. Mówię, jej się nie je, ona po prostu jest gotowana i w ten sposób spożywana. Jesteśmy na starym sadzie, te drzewa mają ponad 70 lat, więc wygląda to jak wygląda. Pogoda dopisuje, mamy słońce. Gdzieś tam może popadać i to jest chyba nawet ta chmura. Nie wiem, czy będzie widać, że tam już nawet wydaje mi się, że zaczyna coś padać. Jak będziemy mieć farta, to przejdzie bokiem, a jak nie, no to po prostu będziemy musieli się poubierać w te nasze stroje przeciwdeszczowe, ale póki co jest naprawdę nieźle. Po kilku deszczowych dniach zza chmur wyjrzało słońce. Tutaj możecie jeszcze sobie na takie przebitki popatrzeć. Także w tym roku, w roku 2019, ostatnia gruszka i zostaje nam tylko i wyłącznie jabłko. To tyle z mojej strony, trzymajcie się, do usłyszenia.